Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, słuchajcie, jestem pierwszy dzień w szkole, wracam do szkoły i nikogo tu totalnie nie znam, jestem całkowicie sam. No i muszę poznać jakichś nowych ludzi, słuchajcie, dzisiaj zobaczymy, co to się wydarzy. Nie wiem, czy oni są jacyś chorzy, w ogóle dziwnie się zachowują, bo zmieniają się w Steve'ów ci wszyscy uczniowie nowi. Nie wiem, ja tu w ogóle nie pasuję do tej szkoły, ale wbijam, słuchajcie, zobaczymy, kogo tutaj znamy może, ale z tego, co się orytuję, to tu nikogo nie powinno być. Halo, cześć, cześć, siemanko. O! Bella! Cześć! Siemanko, co ty tu robisz? Siema, Vito! Skąd ty się tu wzięłaś? Ja tu się uczę! Jak to? Tutaj do tej szkoły trafiłaś? No jak? O my god, mnie tu przepisali rodzice, myślałem, że nikogo nie będę znał. Wow. Ty, a w której jesteś klasie? Jestem w drugiej. W drugiej jakiej? D. Co? Ja no? Też chyba, ty. Mi się wydaje, gadasz? Że ja też jestem w drugiej D. A co teraz masz? Matmę mam. No to ja też mam matmę niby. O oh my god, ej, znasz tu w ogóle kogoś? No chyba właśnie nie, ale ci ludzie są jacyś dziwni, dzień dobry wiesz? Panu, dzień dobry. Wiesz co, ja nie wiem, ja nikogo nie znam w ogóle, nie wiem. Chyba tak, ja nie wiem, ja się boję, tutaj chyba jest stołówka, w ogóle tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Czekaj, pozwiedzajmy może trochę tą szkołę. O której jest ten dzwonek na lekcję ty, bo ja nawet nie wiem, która jest godzina. O 9. Dobra, ej, tu jest biblioteka, okej. Dobra, to ciekawe w sumie. A masz trochę tą matmę? Ja jestem słaby z matmy ogólnie. Tak, trochę cykam. Ja jestem bardzo słaby z matmy, ale to nie wiem, ej, może razem usiądziemy w ławce, to ten. Dobra, chodź poszukamy tej klasy, bo ja nie wiem, w sumie to jest jakiś sklepik, okej. Co tutaj jest w ogóle? O, to są toalety, dobra, dobrze wiedzieć, tak. To się wyrwę może w trakcie lekcji jakoś. Dobra, to jest... O, jest matematyka. Dobra, ej, siemanko wam wszystkim, wy też na matematykę czekacie? Ej, my się chyba już spóźniliśmy. Co ty gadasz, już się zaczęło? Dzień dobry, przepraszamy za spóźnienie. Dobra, szybko chowajmy się. Dobra, ej, dobra, dobra, może, dobrze, ławkę jakąś znaleźliśmy pustą. O, Bella, ej, nudna ta lekcja na maksa i może byśmy się zerwali z lekcji, co ty na to? Dobra, ty, to ja ten, ja się zgłoszę, że chcę iść do toalety, dobra? Dobra. Przepraszam, mogę iść do toalety? Dziękuję. O, udało mi się wyrwać, dobra, słuchajcie, wejdę sobie do toalety, jeszcze tutaj zrobię swoje. O, dobra, zarąbiście, czekajcie, ręce jeszcze umyję, żeby było elegancko wszystko, dobra. Okej, słuchajcie, idę stąd, dobra, mam nadzieję, że Bella też się urwie zaraz. Co te Steve'y tu robią w ogóle? Co tu chodzi, ej? O, w końcu, siemanko, wyrwałaś się? No, a powiedziałam, co... że brzuch mnie boli, do pielęgniarki idę. To ładnie, ej, dobra, to gdzie idziemy w sumie, bo ja nie wiem nawet, gdzie mamy iść. Ej, może schowam się w bibliotece w sumie, w bibliotece zawsze jest tak spoko, a wiemy, gdzie ona mniej więcej jest. Ej, co te Steve'y tu robią w ogóle? No co chodzi? Wiem. Ja nie wiem, skąd oni się tu biorą. Dobra, ej, idziemy tu ciekać. Dzień dobry. Czekaj. Ej, nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Ale zarąbiście, dobra, bo zamykamy się tutaj. Ale fajnie, epickie, epickie. Ej, co to za książka jest? Wow. Komuś spadła, czy to tak, ej, co Oluna, to jest? Ej, jakaś taka stara w ogóle, no. Ty. Ej, czekaj, zobaczę, co to jest. Ej, co? Przepowiednia. Na dzień 22.08.2017 szkoły nawodzi tęczowe tsunami. Co? Co? To jest niemożliwe. Co? Okolica zostanie zalana, a skutki mogą być tragiczne. Trzeba jak najszybciej znaleźć odpowiednie schronienie. Ej. Tak. Nie wiem, czy to brać na poważnie, czy nie? Co ty o tym myślisz? W ogóle ta książka jest trochę stara w sumie. No wiesz nie co, wiem. Ja trochę ej. Wierzę w takie rzeczy. Ej, dobra, wiesz co, ja się trochę boję w sumie, bo... Ej, no nie wiem, czy to brać na poważnie, czy nie. Czekaj, czekaj. No taka ej, zapytamy może kogoś. Ej, 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 siemanko. Ej, dziewczynko, wiesz może coś na temat tsunami tęczowego? Nie? Dobra. Ej, słuchajcie ludzie, bo... Halo, przeczytaliśmy, że będzie tęczowe tsunami tutaj, czy ktoś coś wie? Ej, oni mnie w ogóle olewają, nikt w ogóle mnie nie słucha. Ej, dobra, nie wiem, mam pomysł, może skoczmy do profesora od techniki, może on coś będzie na ten temat wiedział. To musimy stąd wyjść. No, chodźmy, chodźmy, tutaj chyba tędy czekaj, pójdziemy. Ja coś widziałam, czekaj, no. Czekaj, ja zapytam. Gdzie jest sala profesora do techniki? Aha, tutaj, dobra, tu. Idziemy tutaj, no. Dobra, to lecimy tędy. Ej, słuchaj, kurde, nie wiem, czy brać na poważnie to z nami, czy nie, wiesz? Czekaj, i to tu się wchodziło? Nie, to jest profesor od gotowania, to nie, to nas nie interesuje. Czekaj, a tutaj profesor o techniki, tak? Ej, to jest tu, dobra. Tak. Halo, dzień dobry, czy... Ej, ej, ej. Nie ma tu nikogo, dlaczego? Kurde. Tu jest practices, czyli tu są praktyki, ej. Hej, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, włącz powiadomienia, kliknij zapisz, a jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze, życzę miłego oglądania. No tu nikogo nie ma w ogóle, co tu się wydarzyło? Gdzie są wszyscy profesorowie, tam jeden gościu... Ej, znowu jest ta książka.
What? No podobna weź taka. Zobacz, co tutaj jest no, napisane. No, zobaczę. Tutaj profesor od techniki, jeżeli ktoś to czyta, niech jak najszybciej ucieka. Do szkoły zbliża się tsunami, w skrzynce schowałem kilka potrzebnych rzeczy do przetrwania. Radzę jak najszybciej się schronić. Ej. Ej, to chyba jednak jest naprawdę, ja się zaczynam troszeczkę bać. Wydaje mi się, że profesor to by raczej nie żartował, co? No chyba nie. Ja nie wiem, dobra, i sprawdźmy, co jest w tych skrzynkach w ogóle, czekaj. W tej nie ma nic, ty. Tutaj też. Uuu, tu jest mnóstwo rzeczy. Ej, mam jakiś armor. Ojej, no. Ej, dobra, ja wezmę ten zielony, weź ten krowi. Dobra. Ej, tu jest krowi armor, what? Dobra, ej, wezmę łódkę, faktycznie, jest no, teleskop. Jest. Dobra, jest mnóstwo obsydianu. Dobra, weźmy ten obsydian. Ja myślę, że to jest będzie szansa, żeby zbudować jakąś bazę, bo jesteśmy w tym już dobrze. Przez całe wakacje budowaliśmy bazy właśnie takie do tsunami, co nie? No to więc może nam to trochę pomoże. Dobra, zakładam ten strój. Ej, to jest jakiś fajny kombinezon. Ja wziąłem wszystko. Ja wziąłem część, także mi to może wystarczy. Ej, jaki to jest fajny kombinezon. W sumie to mi może pomóc ten. Wow, no, ty masz fajny kombinezon. Ej, to ci może faktycznie pomoże, żeby to przetrwać. No nie wiem, nie wiem. Ale mamy teleskop tak dalej. Ej, dobra, wiesz co, uciekajmy tam na górę tej szkoły. Może tam zbudujemy sobie bazę. Dobra. I wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł, słuchaj, żeby tutaj przetrwać. Ja nie wiem, czy w ogóle mówić tym ludziom, że tutaj idzie do nas tsunami, bo oni i tak nam nie uwierzą w ogóle, więc chyba nie ma sensu tego robić, dobra. Ej, ratujmy ludzie! Się może, co? Ludzie, tu idzie tsunami, ten trzeba ratujcie się kto może, bo inaczej nikt nie przetrwa. Chodźmy razem. Nie wiem, jak nas nie posłuchają, to trudno, Boże. Próbowaliśmy. Ludzie, chowajcie się, leci tsunami na nas, szybko! Uciekajcie. Jak najdalej uciekajcie. Dobra, ej, nie wiem, czy ci nasi profesorowie w ogóle coś tutaj ogarniają, tylko ten jeden techniki w sumie się ogarnął. Ej, tu jest helikopter. Ej, może on działa? Czekaj, zobaczę, czy jest... O nie, nie ma paliwa. Ej, tak bym spróbował tym polecieć może. Kurde, tym helikopterem byśmy mogli się rozbić, bo ja nie wiem, czy ja dobrze potrafię latać. No, ja wolałabym nie. Dobra, ej, czekaj, może tu się da zeskoczyć. Może tu byśmy zbudowali, jest dobre miejsce. Chodź ze mną tu. Dobra, czekaj, spróbuję zeskoczyć. O! Dobra, jesteś udało się. Cały? Tak. A ty? Okay. Nie połamałeś sobie nóg? Nie, nie. Dobra, ej, mamy mnóstwo surowców, może zbudujemy łączną taką bazę, co ty na to? No, jasne. Łączoną taką. No. Dobra, to co, jak lecimy? Lecimy normalną... Masz jakiś pomysł? Nie ma pomysłu, ładujemy chyba bazę zwykłą po prostu. Czekaj, czekaj, dobra. O, zrobimy coś takiego. Tutaj za daleko trochę to zbudowałem, ale dobra. No, bo to przeszkadza. Taka może nam wystarczy, co? Aha, no dobra, chyba wystarczy. Chcesz. No ale piętrowanie. Dobra, to ty i buduj tam żeby... z jednej strony, a ja tutaj już zacznę. Jeszcze okna sobie zróbmy, bo w razie gdyby to jednak było oszustwo, to... Co? No, no to całe tsunami to będzie... Będziemy wiedzieli, co mamy zrobić w sumie, bo... przez okno będziemy cokolwiek widzieć, a tak wiesz. Nie wiemy, czy to no ktoś tak, nas tak oszukał, czy nie. Pamiętaj o oknach, żeby tu zrobić. Dobra, właśnie, no tutaj troszeczkę dobra, ja zapomniałam. No wiem, ale dobra, ja to zrobiłem po oknach, także spoczko. Tylko, że teraz już nie mogę wejść do góry tutaj. Haha. Także ty musisz to teraz dokończyć, ty, bo ja mam mnóstwo tego obsydianu, ale nie chcę go tutaj zużyć. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy, ale mam szkło, które tutaj wstawię, więc w sumie spoko. W sumie, wiesz co, górę możesz zostawić. Ej, no, jakie ładne w ogóle okno znaleźliśmy, jaki ten technik nam fajne okno zostawił. No, to jednak gości, który sufitu robi, nie? Możesz nie robić, ja zakryję go tym szkłem, wiesz? Aha. Będzie to fajnie wyglądało. Dobra, no także, dobra, też rób ten chcesz ostatni poziom teraz, jak robisz już. O, dobra, tak dokończ, będzie pięknie. Dobra, i słuchajcie, ten teleskop, co to jest ten teleskop? Wow. Ej, dobra, przez to będziemy mogli podglądać do tsunami w sumie. Ej, no spoko. O, i łódeczkę mamy, dobra, może taka łódeczka nas uratuje. Dobra, ja tutaj jeszcze te szyby. Zatkaj tam tą jedną dziurę. Z tyłu. Ups. Za tobą. Za mną. Dobra. No tam jeszcze jedna, tu gdzie okno. Uuu. Tutaj, Bella. No. Dobra, okej. Dobra, nie niszcz tego już, wiesz, bo to będzie za długo trwało. Nie niszczę. Widzę, że źle ci się postawiło, ale tak, trudno. Oj. Dobra, okej. Dokończ to i teraz siadaj tu do środka i zrobimy sobie ten tylko, jeszcze sufit, bo ja nie wiem, kiedy to tsunami przyjdzie, ja się boję w ogóle. Ja też mam teleskop. Ej, teraz słychać jakieś syreny. Co ty? O, czyli na pewno idzie teraz to tsunami. Nie. I czemu te szkła mi się tak dziwnie stawiają? Są jakieś ślepie, czy co? Jakieś zeza chyba. Ej,
Ej, to teraz już na bank idzie to tsunami, skoro tutaj były te, jak to się nazywa, te syreny skoro wyły. No. To na bank idzie teraz już tsunami, ej, teraz wszyscy pewnie uciekają, panicznie, dobrze zaczęliśmy budować tą bazę, się nikogo nie słuchaliśmy te. No i tutaj chyba nic nam nie no, wejdzie, no, chyba nie? Nie, chyba tu nic nam nie grozi, mam nadzieję. No. Dobra, jeszcze tutaj zniszczę i poprawię to. Okej, okay, chyba jest dobrze, co? Jest co ty okay. na to? Dobra, to super, mamy jeszcze łódki, więc jak coś to będziemy mogli stąd uciec, więc spoczko. Jak Bela, coś wypatrzyłaś tam? Czekaj, ej! Oj, weź się! What? Już leci do nas, ej, tu musiałem zwykłe szyby wstawić, bo przez te coś nie było nic widać w ogóle, oh, ej. Yeah. To jest masakra. Jak to wygląda, pokaż jak to wygląda, posuń się. No masz, zobacz. Pokaż. What? To jest masakra jakaś, czekaj, ja tu z góry może sobie zobaczę. Nie, oh ja my god, to całe szkoły, czy wszyscy uciekli? Halo, ludzie! Nie, oni chyba... Kurczę, nie? Ono... Jo, nie wierzę, jak to idzie episko. Złapało tych ludzi. Masakra, ej, jakie to jest tsunami, ono całe jest kolorowe. Czekaj, czy ono jest niebezpieczne, czy nie? Nie widziałam jeszcze takiego. To ja też nigdy... takiego jeszcze nie widziałem. Ciekawe, czy nas z góry zaleje w ogóle. Czekaj, czekaj, zobaczymy. I co to nam grozi? No nie wiem, zaleje? Nie mam pojęcia. My się wtedy ja się boję trochę. Kolorowi stajemy, nie wiem, co? Nie mam pojęcia, boję się naprawdę, trochę się boję tego tsunami. I dobra, już to chyba wleciało, ale z góry go nie widać, jeszcze tak jakby, nie. co nie? Jest! Jest! O nie! Nie, co ja zrobiłem z dzisiaj, to niechcący, no przepraszam. Ej, dobra, uciekamy na górę, szybko. Płyńmy, płyńmy. Szybko, szybko, rozwalmy to i płyńmy. O, nie. co tu się dzieje w ogóle? Nie mogę, tu jest płynąć. Jakieś kolorowe świat, ludzie się topią tam! Bella, szybko do góry. Dawaj, dawaj, staram dawaj, się. Dawaj. Podaj ci rękę, pomogę ci. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem! O my god, ej, ludzie pływają tam, siemanku! Ej, to nie jest takie groźne w sumie. Tyle, że nas okropnie zalało. O, masakra. Dawaj, Bella, do helikoptera tutaj tego. Lecę. O, płynę. Co tu się dzieje w ogóle? Jakie to jest kolorowe wszystko. O my god, też mi się w oczach trochę rypie. O jest, ale uciekłem. Już nim nie odlecimy. Nie, nie, nie. Ej, gdzie jest moja łódka? Ty masz łódkę? Mam jedną. A ja nie mam, dziś zgubiłem. Jak ty to zrobiłeś? Zgubiłem swoją łódkę. O nie. O nie. A weź ty postaw, może w dwójkę siądziemy. Wątpię. No. Już. A wsiadaj. Nie dasz rady? Dobra, to pa. Ej, nie rób. Nie no, żartowałem, żartowałem. Ej, ale tu nie fajnie się tego. Pływa. Fajnie się tu pływa. Masakra, Bella, wsiadaj, spróbuj wsiąść. Bo nie dasz rady, co? Dobra, i zobaczymy, czy no, może ktoś w szkole przetrwał w ogóle. Bella, jak chcesz to... Woo. Dobra, ej, czekaj, gdzieś tutaj było to wejście, dawaj, płyniemy tam. Ej, w sumie te skafandry może nas ratują przed tym. Może i tak. Może to tak być, ej, że ten emeraldowa moja zbroja, twoja krowia, ratują nas przed tym, że to nas... Nic nam nie robi to tsunami w sumie. Chociaż tamci ludzie też pływają u góry. W sumie już no sam właśnie. Nie wiem, już sam nie wiem. Ej, dobra, tu jest chyba to wejście. O, jest tutaj, dobra. Chodzimy, ej, może szkoły nie zalało. Jest! Ej, nie zalało szkoły. Jak mogło nie przetrwaliśmy, zalać szkoły? Bella. Przetrwaliśmy to tsunami. Są tu ludzie normalnie. Jo, piernicze, jak to wszystko zalało tutaj episko. Ej, dobra, ej, oni na lekcji cały czas siedzą, what? Ej, oni chyba tam się boją, dlatego tam siedzą. Ej, zobaczmy jeszcze tutaj, dalej. Jakieś ale tu wszystko jest dziwne, chodzą? Zalane, patrz na te drzwi, masakra. O ja. Ej, tu ktoś się topi chyba. Tak. Ej, no to się chyba tak jednak wlewa, co? Halo, ludzie. Tylko jakoś powoli. Ej, nie można tędy przejść w ogóle. Może to jest jakiś gęsty albo coś. Nie można tędy w ogóle przejść, czekaj, ja zniszczę te drzwi jednak. Ja cię. Dobra, ja zniszczę gdzie te drzwi, jestem? Zniszczyłem te drzwi. Ej, tam dziewczyna się topi, ej, chodź tu. Czekaj, bo ja ej, dobra, się żyje, żyje. Bo potrafi uf, pływać jestem. Chyba, ona potrafi chyba pływać. Dobra, ej, udało nam się chyba przetrwać to tsunami. O nie, wlały mnie do szkoły! No nie! Otworzyłem drzwi i wlewa się teraz do szkoły! Bella, gdzie ty jesteś? Na poziomie zero! Dobra, uciekajmy gdzieś. Gdzie jesteś na poziomie zero? Ja ciebie nie widzę. Cześć, czekaj, widzę ciebie. Jesteś. Siemanko, dobra. I chodź tutaj, co tu jest? Idę, za tobą. Sala gimnastyczna, o dobra, tu o. się... O, dawaj, tu się schowamy, dobra, nice. Okej. Okay. Chyba nic nie no, wpłynie, ej, nie? Udało nam się to przetrwać tsunami, nasza szkoła przetrwała tsunami. Teraz musimy czekać, aż przyjadą służby wow. ratunkowe i nas uratują tylko stąd. Ale ogólnie, chyba dobrze jest ochroniona ta szkoła, skoro udało się przetrwać. O. Nawet byśmy nie musieli bazy budować. Haha.
Ale dobra, okay. Dało się, jest okej. Jednak baza, no dobrze, dobrze było zbudować tą bazę. Dobra, słuchajcie, jeżeli wam się podobał odcinek i ogólnie podoba wam się taka opcja tej serii, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście napiszcie, jakie kolejne tsunami chcielibyście zobaczyć i zostawcie łapkę w górę. Jak będzie 10 tysięcy lajków, to lecimy z kolejnym tsunami. Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, widzimy się jutro. Pozdrawienia, pa pa! Pa, pa.